Panie Burmistrzu, co się stało, no nie wiem w którym czasie, ale że wodociąg dla tych paru osób w Żółwie Błoci był nie do zrobienia, a teraz okazuje się, że zostanie zrobiony. Tutaj obecny Czarnek zdaje się pisał w gazecie Wnioski o tym, jakie są prawne i technologiczne, i finansowe uwarunkowania tego, że tak jak teraz chcecie to przeprowadzić, tak nie można przeprowadzić. To chyba nie jest, pół roku minęło trochę więcej, że jednak powinny być stopnie, dofinansowanie, kredyt i tak dalej, i tak dalej. A teraz gmina zafunduje tym sześciu gospodarstwom wodociąg. Wie pan co, to były rozważania co do technologii i sposobu zapewnienia wody pitnej tym kilku gospodarstwom w Żółwie i Błocie. Długi czas, więc studnie. No tak, no wróciliśmy, znaczy no, rozpoczęliśmy od jakby sprawdzania koncepcji w indywidualnych ujęć wody, czyli postanowiliśmy no, też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest możliwe w tym rejonie. Tak? Okazało się to bardzo trudne lub nawet miejscami niemożliwe ze względu na fakt zanieczyszczenia po prostu tego terenu. No, pałeczkami coli, tak? To była ta sytuacja. No więc później mówi pan o uwarunkowaniach prawnych. Te zostały stworzone przez Radę Miejską Goleniowa, no bo przecież decyzja Rady Miejskiej Goleniowa zakłada istotne zmiany w całym programie inwestycyjnym goleniowskich wodociągów. Ta inwestycja w wieloletnim programie inwestycyjnym przewidziana nie była, tak? Więc to są zupełnie dodatkowe pieniądze. No w tej chwili po otwarciu ofert one kształtują się od 300 tysięcy do blisko miliona. Przy czym ta najniższa zakłada czas realizacji do końca czerwca 2019 roku. A te od 600 tysięcy do 900 do końca stycznia 2019 roku. No ja przypomnę, że te pieniądze przecież, to znaczy, że ta inwestycja będzie skutkowała także korektami, czy niewielkimi, ale też i w cenach, tak, wody. No. No więc uwarunkowania prawne zostały stworzone. No, technologicznie to, no wszystko jest do zrealizowania. To wiemy. No tak, ale był problem, który nie zniknie. Zbyt mała liczba odbiorców, w związku z tym, jak to mówi prezes GWiK-u, konieczność nieustannego czyszczenia rurociągu, czy wodociągu. No tak, ale to jest decyzja, panie prezesie, samorządu goleniowskiego. Czyli pan akceptuje, tak? Czy tak. Przyjmuje wiadomości do wykonania? No. Akceptuje i przyjmuje do wiadomości, no i realizuje. A jaki wpływ na to miała radna, zdaje się, która się bardzo mocno zaangażowała w ten problem, która poruszyła niebo i ziemię, telewizję, prasę, kogo tam mogła, i ten nacisk miał jakiś wpływ, czy też na zmianę stanowiska, czy nie? Panie redaktorze, 8 lat pracuję pod ogromną presją w przypadku rozmaitych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nauczyłem się z tym żyć i z tym pracować, więc nihil novit sub solo. No dobrze, tylko czy to jest kwestia tego typu, że trzeba ulec naciskowi, czy też po prostu zmienił pan zdanie? Czy też zaraz zmieniła zdanie, no argumenty, którymi się posługiwali protestujący? Przypominam, że dosyć jednoznacznie formułowałem swoje argumenty, jakby pokazując właśnie też i te skutki, z którymi w tej chwili będziemy się mierzyć, czyli tak tym podstawowym skutkiem, czyli zagniwanie wody na tym odcinku, który będzie budowany, tak? I konieczność czyszczenia wodociągów, ponoszenia z tego tytułu kosztów, ale więc zdania nie zmieniłem. Zresztą formułowałem je publicznie i także na sesji Rady Miejskiej, w trakcie której decyzja o budowie wodociągu została podjęta. Natomiast no, cały czas to staram się uzmysłowić opinii publicznej. Tak? Nie jestem dyktatorem. Jestem elementem systemu władzy w gminie Goleniów. Mam swoją opinię, zrobiłbym to inaczej. Rada podjęła taką decyzję. Tę decyzję można nazwać jak? Socjalną, czyli tak, woda się należy wszystkim i to jest
jeden z argumentów, które podnosili protestujący. Drugi to jest kwestia formalna. No, jeżeli spełniane są wszystkie kryteria formalno-prawne, no to trzeba tę wodę dostarczyć. I trzecia kwestia to jest kwestia polityczna. Można uznać, że nacisk społeczny, jednostkowy, grupowy był na tyle duży, że trzeba było przedłożyć tę właśnie kwestię polityczne ponad te finansowe, formalne, ponad socjalne. Co tutaj decyduje? No, wie pan co, zacznę od tego, że woda należy się wszystkim. Nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. Dlatego blisko 90, w tej chwili nie wiem, 6 czy 8% mieszkańców gminy Goleniowa ma dostęp do wody pitnej dostarczanej przez spółkę miejską. To są, przypominam, wyjątki, tak? Ten, o którym w tym momencie mówimy, a po zrealizowaniu ujęcia w Niewiadowie, to już w ogóle to będą incydentalne sytuacje. Jest to element całej strategii w budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Goleniowie. Naszej strategii, od której się nie dystansujemy, wręcz przeciwnie, ją opracowujemy i nad nią pracujemy i realizujemy. Natomiast oczywiście, jak to w samorządzie bywa, no, mamy do czynienia w pewnym momencie z konfliktem interesów tych zrozumiałych, prywatnych i tych, które określiłbym jako pewne publiczne, czyli zbiorowe. No. No, my patrzymy, mogę to powiedzieć za siebie, no, w pewnej skali, tak, w skali gminy. Dlatego także ważymy sposób wydatkowania pieniędzy, aby zwiększyć efektywność po prostu ich wydatkowania. Więc polityka to oczywiście też tutaj miała poważny wpływ na decyzję Rady Miejskiej, ale myślę, że podstawowym argumentem był ten o konieczności dostarczenia wody pitnej. Tak? Tu nie ma wątpliwości. Jaki trwały moral z tego całego zamieszania, bo to trwało długo. Czy to jest tak, że jest to kasus na zasadzie wyjątku, czy też kasus, który potwierdza regułę, a nawet ją wyznacza? Czyli, że wszyscy, którzy nie macie wody, bo sześć, czy jedna osoba, czy jedno miejsce, które nie ma wody, po tym, co teraz Rada i Burmistrz robią, no wszyscy mają, otwiera to drogę dla każdego, który nie ma jeszcze wody z wodociągu, żeby powołać się na ten przykład i zarządzać na dobrą sprawę wody. Czy to będzie kilometr ujęcia, dwa czy pięć? No właśnie. I dziękuję za postawienie tego pytania w taki sposób, bo co nas determinuje w realizacji tej strategii, o której mówimy, którą można zdefiniować w najprostszy sposób z możliwych, tak? W najkrótszym czasie dostarczyć wodę pitną wszystkim mieszkańcom Goleniowa i w najkrótszym z możliwych czasów odebrać nieczystości z tych posesji. No, to jest podstawowe zadanie gminy. Natomiast no, to wszystko, że tak powiem, musi mieć jakiś fundament pewnej kalkulacji finansowej, bo przypominam, że my sami opłacamy sobie ten cały zakres inwestycyjny, który gmina podejmuje. No to przecież ceny wody są tym składnikiem, czy to ile płacimy za tę wodę. To jest nasz budżet inwestycyjny przecież, którym spółka dysponuje, realizując to zadanie, o którym mówiłem przed momentem. Więc no tu trzeba jakiegoś głębokiego namysłu. No, dla nas wyznacznikiem jest wieloletni plan inwestycyjny, który przedstawiamy Państwu radnym, który głosujemy w taki czy inny sposób, modyfikujemy w taki czy inny sposób. I to jest oczywiste. Wydatek w środku roku budżetowego na poziomie 600 tysięcy złotych wymaga od spółki zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Tak? I jakby przełożenia jego spłaty no, na ceny wody. No, to normalne. No, wszyscy jakby zrzucamy się w sposób solidarny na tę niezamierzoną inwestycję, którą przychodzi nam realizować. To jest wszystko system naczyń połączonych. No, mam nadzieję, że to wiemy. Panie Burmistrzu, odnosi się do pytania, które zgodną tutaj poprzednich. Czy ktoś w ogóle patrzy na tą mapę, jak wygląda siatka nowej sieci planowanej przy tej wodzie?
z wodą, ponieważ no, wydaje mi się, że tutaj mówi się o oczyszczeniu, o potrzebie czyszczenia tego wodociągu i tak dalej. A przecież prostą metodą wystarczy spojrzeć na mapie, widać to, że po lewej stronie w kierunku drogi, w kierunku na wiatr. Przy tych, praktycznie pod niedrajdowego środku jest ulica w Białoniu, która nie posiada wody. Czyli można było na przykład pomyśleć od razu przedłużyć linię do Białonia, do tej ulicy, która nie posiada jeszcze wody i wodociągu, tej nitki i jednocześnie załatwić dwie rzeczy i przy okazji mieć z głowy potrzebę czyszczenia tego wodociągu. Zrealizujemy tę inwestycję i jeżeli nawet nie będę miał okazji, to wproszę się na spotkanie z Państwem gdzieś za blisko rok. Wtedy porozmawiamy, jak rzeczy wyglądają. Bo naprawdę, musimy sprawdzić to w praktyce i wtedy zyskać tę wiedzę, która na tym etapie w Pana przypadku jest spekulacją, a w moim przypadku jest tezą, być może nie do obronienia, tak? Ale będziemy mądrzejsi za rok. Spekulacja po prostu po drugiej stronie i w niedalekiej odległości od tych mieszkań budynku żywej wodzie, które w tej chwili wymagają dostawy wody. Jest ulica, są ulice w żywej wodzie, które też wody w tej Białoniu, które nie mają wody. I po prostu krótko przeciągnięcie wyślę stamtąd połączenia do tych ulic, które nie mają wody w Białoruś, mogłoby zniwelować potrzebę w przyszłości czyszczenia wodociągu. Zweryfikujemy ten pogląd. No i właśnie, czy ta 6 numerów zostanie jakoś w jakiś sposób przymuszony do tego, żeby podpisać umowę na wywóz nieczystości, czy jak to będzie wyglądać? Zdaje się, jest duży problem. No wie Pan co, no, poza wszelką wątpliwością, no każdy musi te swoje nieczystości w jakiś systematyczny sposób usuwać, tak? W praktyce to wygląda to zupełnie inaczej w tym konkretnym przypadku. Więc jeżeli mówimy o solidarnym płaceniu za utrzymanie całego systemu, to raczej ci ludzie niespecjalnie wnoszą swoje wiary. Szanowni Państwo, na 6 posesji, które są objęte tym działaniem, jedna ma oczyszczalnię przydomową i została ona zgłoszona jako legalnie funkcjonująca. Jedna jest samowolą budowlaną, jest jeden zbiornik bezodpływowy, z którego nigdy nie był zarejestrowany żaden wywóz nieczystości ciekłych, a reszty to są tak zwane słabojki, które są zlokalizowane w obrębie gospodarstw domowych. Oczywiście zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości każdy zobligowany jest do tego, żeby gospodarkę odpadową, jeżeli chodzi o nieczystości ciekłe, było to zgodnie z obowiązującym prawem, więc będą ci Państwo, że tak powiem, zobligowani do tego, żeby wybudować albo szczelne zbiorniki bezodpływowe, albo oczyszczalnie przydomowe. Z tym, że tutaj jest jedna rzecz do zauważenia. Budynek 52 trzyrodzinny, który pierwotnie miał być uzbrojony przez OPS w oczyszczalnię, taką nieoczyszczalnię, to była filtry wodne, które miały być z ujęcia tego domowego i zapatrywać ten obiekt. Te środki zostaną przeznaczone na to, żeby dla tej grupy, które są objęte opieką OPS-u, wybudować oczyszczalnię przydomową. Czyli Panie Burmistrzu, zniknie ten pseudokredyt, który miał udzielony być temu Panu, tak rozumieć, tak? To wszystko ma być objęte działaniami, które miały być pierwotnie przeznaczone na inny cel. Z uwagi na to, że będzie tam już doprowadzona woda sieciowa, to te środki zostaną przeznaczone na zrealizowanie dla tych mieszkańców, którzy są objęci tymi działaniami OPS-u, tą właśnie realizacją oczyszczalni przydomowej. Chciałbym Panie Burmistrzu jeszcze wrócić do tego tematu, żeby wiedzieć, bo on pytał sobie, czy wśród tych budynków 6, które Pan wymienia, są jakieś budynki komunalne? Nie. Znaczy, to są prywatne. Nie wiem, co Pan nazywa pseudokredytem. Przez pewien czas nosiliśmy się z zamiarem udzielenia dodatku celowego, świadczenia celowego mieszkańcom jednej z nieruchomości po to, aby móc zrealizować system oczyszczania wody, czyli budowy
systemu filtrów, tak, na tym ujęciu, które, które jest użytkowane do tej pory. I to był... Sama konstrukcja tego kredytu ma jakaś taka dziwna. To nie był, przepraszam, kredyt, to jest wszystko anulowane. Dobrze, ale, ale odnieśmy się do sformułowania dziwny. No jeżeli mamy do czynienia z osobami, które są pod opieką OPS-u, tak? I mamy do czynienia z inwestycjami, które są konieczne z punktu widzenia jakości życia tych osób, z inwestycjami na majątku prywatnym. Stworzyliśmy regulacje prawne i to jest jakieś 2 czy 3 lata temu, właśnie po to, aby móc finansować zakupy piecy do ogrzewania tych mieszkań ze środków publicznych, pomóc osobom, które nie były w stanie zakupować czy kupować sobie tych piecy. Mieliśmy takie przypadki w Kliniskach na przykład. A szczególnie te regulacje prawne były niezbędne z punktu widzenia rozwiązania problemu tej jednej nieruchomości. Czyli świadczenie celowe było przeznaczone tej osobie na to, aby zrealizować budowę systemu filtrów czyszczących wodę. Oczywiście celowość tego świadczenia mówi o jego charakterze, tak? Czyli to świadczenie miało być przeznaczone na ten właśnie cel. Więc nie wiem, co tutaj jest dziwnego. Ja się zgodzę z tym, że na przykład pomoc socjalna osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej, jednocześnie potrzebują i potrzeby wymagają interwencji, pomocy. Tak. Okej, okay, dla mnie jest to zrozumiałe, trzeba to mieć pomoc, tak. Trzeba znaleźć jakąś metodę finansowania takich działań, po prostu to jest niezbędne. Tak. To jest dla mnie ok, ale sam fakt tego, że udzielono tego wsparcia, pojawia się, tutaj Pan mówił o materiałach, które było, czy materiałach, czy wywiadach mówił o tym, że już przyszły jakieś tam raty do zapłaty, kiedy już to była wykonana inwestycja, kiedy nie wiem, w jakiś dziwny sposób wybrano firmę, która miała to wykonać. No, dlatego użyłem tego sformułowania. Dziwne. No więc no to są rzeczy nieścisłe albo nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, tak? No, cóż mogę na to powiedzieć? No, przeznaczyliśmy dodatek celowy, wyłoniliśmy firmę, która miała przeprowadzić całą inwestycję. Przecież osoba będąca pod opieką OPS-u nie była w stanie sobie poradzić z tym skomplikowanym technicznym projektem. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się koncepcja budowy wodociągu, no odstąpiliśmy od tego rozwiązania, które było szczegółowe czy incydentalne dla tego rejonu i doszliśmy do wniosku, że tę nieruchomość podłączamy do wodociągu, który będzie budowany. Jeszcze jedna rzecz w tym jakby uzupełniająco, bo do wszystkich zostały wysłane zapytania, czy podłączą się do wybudowanej sieci wodociągowej. I właśnie z tej nieruchomości 52, tam są 3 rodziny. Jedna odpowiedziała, że tak, 2, że nie podłączą się.